LSPD, Los Santos Police Department, a nie policję, bo policję to masz kurwa w jakichś krajach rozjebanych, typu Polska. Toksycznie się ścigamy, czy... Tak grzecznie się ścigamy. A co, chcesz się kurwa pytować? No to chyba już odpowiedziałeś na to pytanie. O! Dobra, kurwa, zjebałem! Boisz się, nie? Czy dobrze się czujesz, że o 15 stream? No. Dobrze jest, dobrze. 65 do Gang Unit. Odbiór. Mógłbyś przyjechać na komendę? 76. Niola. Nie tego ty torturom nie założymy, kurwa. Odwróć się twarzą do ściany z rękami w górze. Jak najbardziej. 98, 30 ósemka na czarnym pojeździe. Nasz 20. Kim ty jesteś, gdzie znajdę twój dowód? Mego aktualnie Joel Davis, który jest zastępcą szefa policji. Zabrał mi go, został mi oddany, więc... Podasz mi? Tak, ja mam. Tak, tak, już daję tutaj przez kraty. Dzięki. Jack Fry. My się wczoraj nie widzieliśmy czasem? Raczej nie. Dobra. Ja razu pana na oczy nie widziałem, panie Marlboro. A ze mną. Przejdziemy się. Posiadasz coś przy sobie nielegalnego, niebezpiecznego, co może mnie zranić lub skrzywdzić? Nie, tylko telefon, który został mi dany, bo mam do tego takie prawo. No zaraz pójdziemy. Proszę. 146 krawędzi. No powiem ci... Kurwa jebana mać. Czemu ty kurwa tak w ogóle? Ma pan świadomość, że coś, jeżeli coś mi się stanie na przesłuchaniu, będzie pan za to odpowiadał i zostanie wytoczony proces? Ale to ty mi nie grosz, bo ja mam totalnie w kurwie. Ja panu nie grożę, ja pana inny to... Ja czy tobie się coś stanie, jak będziesz ze mną tak gadał, jeżeli to zaraz ci tu kurwa łeb bije na tym przesłuchaniu, czaisz? No, że tu są kamery, wszystko będzie widoczne, więc bez problemu. Siadaj. Jak chcesz gadać na cwaniaka, to będziemy gadali na cwaniaka, no. Co ma cwaniakowanie do korzystania z praw swoich? Pytanie takie? Zasadnicze. Masz prawo zamknąć mordę. Okay. Z niego skorzystaj. Nie. Czekajcie panu, ja pójdę do pana. Dobra. No, halo? Dobra, Jack, posłuchaj mnie. Widzisz, chcesz być traktowany w porządku, a zachowujesz się kurwa wobec funkcjonariuszy jak ostatni skończony kurwa gówniarz. Jak to jest, powiedz mi. Wie pan, że nie muszę odpowiadać na to pytanie bez adwokata? Tak. Jak chcesz, załatwimy ci adwokata, byś tu siedział 4 godziny normalne. Kurwa, zanim się jakikolwiek pojawi, jak znam życie. Ja tu przyszedłem z tobą pogadać normalnie. Dlatego, pytanie, dlaczego pan mnie przesłuchuje? Wiesz co, ja tutaj jestem po to, żeby nauczyć kurwa niektóre osoby, jak się powinno odnosić do funkcjonariuszy. Ty, no kurwa, się tutaj widocznie poczułeś i sobie wyobraziłeś, że jesteś na jakiejś kurwa Ukrainie, gdzie się odpierdala gówno wobec policjantów. No właśnie, a muszę cię zmartwić, bo jesteśmy w Ameryce. Sobie. Jesteśmy no dlatego, w jebanej dlatego Ameryce. Radzi, no. I teraz wyobraź sobie sytuację. Jeżeli to jest Ameryka, to może niech policjanci zaczną przestrzegać prawa amerykańskiego, a nie zaczną mi mówić, że jedyne prawo, jakie obowiązuje, to prawo wypisane w departamencie. Ponieważ jeżeli obowiązuje tutaj tylko prawo wypisane w departamencie, to pan nawet nie ma prawa mnie dotknąć, pan może wszystko i nic, tak samo jak ja, ponieważ nasze role nawet nie są odpisane. Nie są wypisane i nie jest zapisana w ogóle rola LSPD w mieście. Więc dobrze, jeżeli dobrze. Oni tak chcą cwaniakować, to bardzo proszę, mogę się kłócić. Posłuchaj mnie, możesz się kłócić, czy ci coś zda, nic ci to nie da. Ale ja jestem z tobą na ty i mam w chuju, czy się to podoba, czy nie. Teraz tak. Jeżeli będziesz się odnosił bez szacunku do funkcjonariuszy, to nie liczy, że ktoś będzie się z tobą odnosił z szacunkiem. I powiem tak. Są takie fajne sytuacje, jak wieziemy przez przypadek kogoś konwojem na Sandy Shores i nagle jak coś gangsterzy wyskakują zza krzaka, kurwa. My musimy się poddać i zabierają taką osobę jak ciebie, a co z taką osobą się już dzieje później, to nikomu nie wiadomo. Tylko problem jest taki, że nie macie podstaw, żeby zrobić mi konwój, ponieważ nic nie zrobiłem. Mamy podstawy. Przewieźć cię do Sandy Shores, z miejsca, którego cię zabraliśmy, na komendę do BCSO, aby oni się tobą zajęli. Więc dlaczego policja, która tak naprawdę jest... Los Santos Police Department. Nie ma czegoś tak takiego. Jest? Nie ma czegoś takiego w Ameryce jak policja. Aha, czyli to proszę mi przetłumaczyć słowo police. No oczywiście, że tak, ale mów logicznie, LSPD, Los Santos Police Department, a nie policja, bo policję to masz kurwa w jakichś krajach rozjebanych typu Polska. To jest Los Santos Police Department. Nie wiem, dobrze. 98-30 ósemka na LG na Benio. Czy pan ma taką świadomość?
Ale to akurat pana koledzy zachowują się, jakby byli po seminarium po Ukrainie, jakiejś ukraińskiej szkole policyjnej bądź na Białorusi, ponieważ ich zachowanie oraz sposób zatrzymywania jest wręcz apatyczny do tego, jak to się... Pozwól, jesteś jednostką porządkową? Byłeś kiedyś w policji? Byłem. Tak? Byłem. W jakiej jednostce służyłeś? Na początek w normalnej jednostce patrolowej, potem w DTU. No. A potem odszedłem. No właśnie. Ale nie było to tutaj na tej wyspie, jak zdążycie. No, tak najbardziej. 154 mamy 10-80 za ten prezes. Ja ci powiem tak z doświadczenia, bo ja już kurwa przez wiele miast przejechałem. W porównaniu do tych kurwa wszystkich miast, gdzie te super jednostki kurwa, gdzie każdy był komendantem i później kurwa potrafi zrobić, jeżeli chodzi o procedury, to jeżeli na tej wyspie... Nie. Jeżeli tutaj nie odsłużyłeś kurwa pół roku, no to wątpię, żebyś cokolwiek kurwa na ulicy potrafił zrobić. Jeżeli by, nie wiem, na co ty kurwa liczysz, że jak Los Santos Police Department chcecie zatrzymać, to dzwoni kurwa po kolegów i przyjeżdża jedna jednostka? W jakim ty kurwa świecie żyjesz? Teraz to... Tak, bo nie zrozumiałem pana żartu. To nie jest żart, to jest kurwa normalne pytanie. Jakim cudem chcesz, aby jeżeli jest jednostka Los Santos Police Department, tak Sandy Shores, ponieważ jest tam zgłoszenie, dostają wezwanie od centrali, że mają udzielić wsparcia. Więc dlaczego tam BCS nie podjechało? I jakie zgłoszenie? Ja bym proponował go blokować, bo chyba wiem, co ma na myśli. Blokować mocno. Bo na razie nikt mi nie powiedział o żadnym zgłoszeniu, tylko jedyne co... No widzisz, gdybyś właśnie... Zostałem zatrzymany, ponieważ policjant powiedział, że ma do tego pełne prawo. W połowie się z nim zgadzam. Ma prawo mi zatrzymać na 48 godzin, jeżeli jest prowadzone dochodzenie, lecz mam nie... Blokujcie go, jest prowadzone. W jakiej sprawie? No to w jakiej sprawie jest prowadzone? Najpierw sobie wyjaśnijmy jedną rzecz. Jeżeli nie ma jednostek z BCSO, to Los Santos Police Department pan nie ma Robin, oficer aktualnie na mieście jednostek BCSO, rozumiesz czy nie? No przed chwilą mi mówił, że jest z BCSO. Tak. Pan Tony Robin, oficer pierwszego stopnia, tak? A, no to są jednostki z BCSO. No to dlaczego tam podjechał RSPD? Słuchaj, jeżeli podjeżdża Los Santos Police Department w współpracy z BCSO, to są dwie jednostki na miejscu i każda ma takie samo prawo podjąć wobec z tobą interakcję. Żeby jest to zatrzymanie cokolwiek. Pierwsza sprawa kurwa macie jest taka, że jurysdykcja w San Andreas podlega cała mojej osobie oraz osobie Davida Blue, szefa policji. Nie ma wyłamu na jednostki i jednostka LSPD może pojechać na patrol nawet na pierdolone Paleto Bay. Jeżeli panu coś nie pasuje, to może pan iść do urzędu miasta i zgłosić propozycję, proszę pana, do miasta, żeby rozdzielić te jednostki. No, na ten moment, posłuchaj mnie. Po pierwsze, Tony Robin nie jest jednostki BCSO. Mark, trzymaj mnie, bo... Ten facet mnie zaraz wyprowadzi z równowagi. On jest taki, ale do takich trzeba mieć nerwy, wiesz? Żałuję, że go już przewieźć na komendę, bo ja bym z nim chętnie porozmawiał gdzieś kurwa na polach, Sandy. Nieważne. Słuchaj mnie, człowieku. Jeżeli ja ci mówię, że wszystkie jednostki w mieście są pod moją jurysdykcją i ja wydaję polecenie, żeby jednostka LSPD zatrzymała cię, nawet jak będziesz na morzu, to oni mają pełne prawo zatrzymać cię na morzu, nawet jak pojadą do Kalifornii i ja wydam taki rozkaz, żeby pojechali do jebanej Kalifornii i cię tam zatrzymali, to mogą to zrobić. Kalifornia to stan. No to Amerykę odkryłeś, ci teraz powiem. Zapierdol jeszcze jakąś ciekawostkę, kurwa. Jak się nazywa końcówka sznurówek? Jak się nazywa końcówka sznurówek? No bo widzę, że jesteś bardzo inteligentny. Los Angeles? Wiesz, jak mają pojechać do Kalifornii, skoro w niej są? Takie pytanie. Jesteśmy w stanie San Andreas. No przed chwilą pan powiedział, że w hrabstwie to pan... Nie było mowy o hrabstwie. Hrabstwo to może być Blaine. Hrabstwo pan Blaine powiedział, County. Że hrabstwo San Andreas, kiedy powiedziałem, że to jest stan San Andreas, pan mnie poprawił, powiedział, że to jest hrabstwo. Nie, no to... pan powiedział, że to jest hrabstwo San Andreas. To pierwsza sprawa, a druga sprawa powiedziałem, że zobaczymy to jest stan, doszkami, a trzecia sprawa... Okay. Nic nie będziemy... No ja będę decydować, ja będę decydować, czy będziemy coś patrzeć na daszkami, a nie pan. A poza tym chciałbym znać powód, dlaczego Gang Task Force przejęło sprawę, a dokładnie bo wydałem takie polecenie. Na jakie podstawy? Nie muszę panu absolutnie się tłumaczyć z tego. Dobrze, no to będzie się pan tłumaczył sędzi głównemu, ponieważ... Oczywiście. Proszę składać pozwy, ja chętnie przyjadę, kurwa. No, jeżeli uważa pan, że wykroczyłem poza swoje kompetencje, to
Chyba cię ma pan prawo zarażalić. Ja już kurwa zaczynam o nim dość, nie? To, rzadko kiedy kto potrafi tak wyprowadzić, no. Pojedyn chyba nie można na drugą osobę postawić. A jak jeżdżymy, idziemy przez takie rury, to są straszne lagi na Lego, wiesz? Ja nie mam. Nie wiem czemu, nie wyjaśnione, ale widzowie będą zobaczyć, jak będziesz jeździć przez te tuby. Będziemy ci pisali, ale pikseloza, ale piksele. Dobra, o! Jeszcze grałem. Nie no, może ja się też wyjebię. Ajajaj, no. Mówię, pojadę sobie nawet jednym kole, będę sprytniejszy, no i byłem. Dobra, rekordu mapy tutaj świata nie strzelimy na pewno. Na pewno nie. I wiesz co jest najlepsze? Dojeżdżamy do mety, ty się wpierdasz w mój ruch aerodynamiczny i jestem w dupie. Nie, ja wypadam. Wypadłeś? No. Jak się to jeszcze raz rozpiło na nowo? X. No, jak się to kurwa rozpiło. Co to trzeba nacisnąć? Co się klikało, żeby się zrespić na nowo? Przytrzymujesz F. A, ty tak wypadłeś. No to ja tak wypadłem 3 razy i się ten ratowałem. I się nada. No nie udało się, a tobie się udało, widzę. No. Ale już widzę, że moje powietrze z dupy tu mi zabierasz. To prawda. Kurde, te handlingi. 200 na godzinę maksymalnie. Tak, i toporne skręcanie. No. Toksycznie się ścigamy, czy... Tak grzecznie się ścigamy. A co, chcesz się, kurwa, pitować? No to chyba już odpowiedziałeś na to pytanie. Wiesz co jest najważniejsze w tych tubach? Nie skręcać za nic. No nic nie robię. Wjeżdżasz i było, no. Jak skręcisz, zginiesz. Zawsze się próbowało, nie? Coś tutaj wymanewrować, no. I zawsze nie wychodziło. Ale kurwa skończyło. O, no i mnie już, ja już po wyścigu. O, nie, ty też. Kurwa, tylko nie mogę wyrównać. Bądź kolegą, stuknij mnie. Kurwa. Dobra, jest git. Mam to porobione. Słyszałem też, że Ksar jest wczoraj u was zawitą, mi to widz pisze, tak? To? Ten też na każdym serwerze, no Ksar jest ten cheater, on też tam od czasu do nas wbija i... Aaa, tak, do głowie. Wszystkie do więzienia wsadza, o takie inne głupoty robi, nie? Znaczy u nas na strefie był. Bo na Atomiku to on nic nie zrobi, tam jest taki anti-cheat, kurwa, że ja powodzenia życzę komukolwiek, żeby cokolwiek zrobić. Bursztyn jest pierdolonym kozakiem, jeżeli chodzi o te sprawy. No tak, raz te wszystkie serwery zaczęły razem współpracować, a nie wszyscy są jakoś taką konkurencją. Myślę, że wszyscy ze strefy, z wyspy, z Atomików zgadali, zrobili jeden nowy wspólny projekt, jakiś serwer. Jak widzicie, 1000 slotów. O, Polactwo niestety... Polactwo niestety mówi samo za siebie, nie? W Niemczech to działa tak, że są dwa serwery duże, można powiedzieć. Wiesz, jeden to mają 3 po 120. Jeden to jest chyba mają dwa razy po 250, z czego ten 250 jest pełny bardzo często, a ten drugi jest przeważnie pusty. No i co? Są dwa serwery, nie, albo grasz w Plomonicie, nie grasz, nie? No. W Polsce to raczej nie przejdzie. Dobra, znaczy startujemy. Już po wyścigu sobie zestartuj. Ja bym, jak macie ochotę, ja bym coś zrobił takiego, jakieś, nie wiem, zrobić playlistę, 5 wyścigów. A mi w ogóle ten, ja nie zatwierdziłem auta i dało mi proto, to ja nie jadę, chuj. Nie, mam proto jebane. To napraw Discorda sobie w tym czasie. Możemy, jak macie ochotę, ja bym zrobił taki wyścig, nie wiem, my w trójkę, 3 mapy, czy tam 5 map, prawie więcej tych map i się zakładać, nie wiem, jak macie ochotę, ja bym o 100 zł się ustawił. Dobra, resetuję Discorda. Macie ochotę, czy nie?
No pieniądze to zawsze ludzie się bardziej starają, nie? Ale co, że osiano? Takie real life? No, osiano. No. Ile chcesz się założyć? Stówkę bym się założył. No dobra, ja mogę w sumie iść w to. 100 zł. Zapytam, a jest on stówkę też pewnie się. Ale będzie wyzwanko, ojoj. Ale będzie wyzwanko, skończą się znajomości, kurwa. Ostatni raz gramy w GTA Online, mi się coś wydaje. A ty ze swoim autem coś zmieniasz, czy zostajesz przy tym, co masz? Twojego Merola? A, te co mam teraz? Nie, zostawiam. No. On jest za, to jest za dobre auto, żeby go wypierdalać teraz, nie? Na no, teraz wiesz, teraz jest akurat ten moment, gdzie będzie znowu wartościowy. No może nie teraz, ale 2-3 lata już będzie coraz droższy, nie? No. A on jest w zajebistym stanie, bo ja go... Ja wiem, widziałem. Ja się strasznie jaram tymi ksenonami twoimi, nie? Bo moi nie ma ksenonów i to mnie tak wkurwia. Myślę, że to nie wymienić, ale to znowu tyle pieniędzy. Ja 3000 dałem w grudniu za blacharkę, stary. Tysiące, to ja zapłacę chyba więcej z tym moim bokiem. No, ale ja dostałem 10 tysięcy odszkodowania, więc tam na 7 na plus i tak jestem. No, podobnie z mamą, dostał odszkodowanie 3000 chyba 400 euro. Ja dałem 1000 euro za samą furę, czyli 4000 zł. Ja mam auto warte no 13 tysięcy. Można powiedzieć, bo to wiesz, jest tam uszkodzone, ale to ile tam... Kurwa, chyba już to... Siedzi mnie przecież to właśnie. No ale to jest taktykal, kurwa. To jest taktykal. Pan małpę. Zależy, bo jak jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze rozegrać i pomyśleć, to zaraz wpierdasz sobie, że straciłeś współpracę barterową z jakąś firmą. Oni tego nie muszą potwierdzić, bo nie będą tego potwierdzali, a ty im wyliczasz koszty, że o, w rok mogłem zrobić 50 tysięcy złotych na współpracy, nie? No i chłop jest totalnie w piździe. No ogólnie miałem mieć współpracę z Lamborghini, miałem dostać Urusa, no ale przez to stwierdzili producenci Lamborghini, że nie będą ze mną współpracować. No się ma. Albo jak masz jakiegoś znajomego z firmą, który ma na przykład wypożyczalnię samochodów, to wiesz, zawsze możesz powiedzieć, no bo on miał pożyczać samochody i tak dalej, ale potem straci firma wizerunkowo, tak to bym miał, wiesz, w kieszeni minimum z 5 tysięcy złotych, no i się ma. I tu widz pisze Myzone, że powiedz Myzone'owi, że musi włączyć DC jako administrator. No i więcej wiedzą jak wszystko naprawić, albo zrestartować kompo, ja albo już zrobiłem, jako administrator tylko, kurwa, włączyć, albo priorytet. No w się był jakiś problem, ale już... Ale pity dostajesz książkowe bez kitu, Ryan, jak wyprzedzasz od razu, leci tylko w te tylne koło. No nie wiem, jak tu kurwa będzie toxic. Znaczy, już na niby działają serwery. Szybka piłka, o stówkę czy nie o stówkę? A ile to z map? Ile to z map? 6 tam. I długi 6, pewnie. To za dużo, to nie. No to może być. Nie wiem, się zgadza. Popisał do kilku streamerów i. A to jest. Czekaj, to jest to, czy nie to? To zajechaliśmy chyba, co cię rozjebałem wtedy. Nie. Nie będę, żeś ty mnie rozjebał. Musiałeś dawno, dawno temu, mam pamięć. Bardzo dobrze. O, Jester nie jest taki stabilny, jak się wydawało. Kurwa, jak my się teraz będziemy wyprzedzać tu. No nie, ja tu fade driving robię, ty. Ten Jester jest jakiś elektryczny? A nie, to nie. Ten. To ten cień aerodynamiczny, tak to brzmi. No. Patrz, ja cały czas jakby jadę w tunelu twoim, no nie? Na taką odległość. Już nie. Teraz już nie. A! Dobra, kurwa, zjebałem! Nie! To jednak nie o stówkę, chłopaki. Dobra. Teraz wy się będziecie boostować przynajmniej. No i dogonicie mnie. My się tu taranujemy. Musimy team zrobić, boostujemy się. Nie ma co, boostujemy się, dawaj. Ja się nie wyjebałem, wypierdalec boostować. Musimy się pobustować, inaczej nie ma tu opcji. Byśmy go dogonili. Dobra, ja z prawej wyprzedzam, kulturalnie. Dobra, to jak już dojedziecie, to taku napierdalamy Ryana znowu, żeby ktoś nie jechał cały. Spokój się. To? To ja? Słyszałem cię, Saszka, jadę za tobą. Lewy przesyła 3 złote. Będzie Linshi albo Zyniak. Pewnie będą. O, nie chciałem. Oni dalej gonią tego Mercedesa. Może im pomogę.
wiem, nudzi mi się, turbo mi się nudzi. Wziął. Dobra, odjeżdżaj ty mał. Czekaj, czekaj. Co jest? Czaisz? No kurwa, na trzy pasy się rozepchajcie, ja pierdolę! Co oni odpierdalają? Ja nie tego Mercedesa zatrzymam, ale to jest chyba Spalino, nie? No dobra, ty jest idiotą. Jest turbo kurwa klaunem. Teraz mnie będą gonić. Dobra, no mam pościg, to co chcieliśmy. Aha, czy... No w sumie tak. Aha. Co jest, kurwa? Chyba jest Explorer. Ulala. Ojojoj, Raguchi, nie pokolegujemy się, jak będziesz tak grał. Nie wolno. Spierdalaj. Dobra, no i co? I popłakani, kurwa, no. Jaki sens jest w takiej zabawie? Jak łobi w dupę wjeżdża. Pan podejdzie tutaj, ja pana rozkuję. Boisz się, nie? Nie, dlaczego? To czemu przez kraty? No zawsze tak robię. No to nieźle, kurwa. No telefon, wszystko zorientowany, jelo, nie? Możesz mi dać telefon sobie zadzwonić z poprawnika. No tak jak mówię, 2 minuty telefonu, proszę bardzo. Może będzie storm. A to niech pan mi jeszcze powie, ile mi grozi, bo ja to nie wiem. Bo nie wiem, którego prawnika mam ogarniać. Mojego takiego bardzo dobrego, czy tego takiego przeciętnego? Pan ogarnia, kogo pan chce. No to wyroki mi pan najpierw podyktuje, to ja nie chcę tego telefonu. 5014. Aha, no dobra, to w sumie to jebać tych prawników. Ty nie korzysta pan z telefonu. Nie, jebać, jak 5 miesięcy i 14 tysięcy, to zaraz przyjadę i się pościgamy znowu. Tylko nie ramujcie mnie, pitujcie na przyszłość. No to pan pierwszy zaczął. No ale nie, bo właśnie wy myślicie, że ja kogoś zramowałem, a ja jechałem obok takiego zajebistego chargera, który się dymił i ten kretyn zamiast spróbować mnie spitować, to spróbował mnie zramować, odbił się od mojego samochodu i przypierdolił w mocy i się popłakał, że go zramowałem. Jak ja kurwa nawet niego nie skręciłem. No to ja pana zablokowałem. Ja się odbiłem od pana jakbym, nie wiem, kurwa, jechał maluchem jakimś, kurwa. A, to było na moście. A wiesz czemu się odbiłeś? Ja ci powiem. Bo uderzyłeś w złą część samochodu. To nie jest tak, że mój samochód jest kurwa nie do obrócenia, tylko ty uderzyłeś mi w prawe lusterko, a powinieneś uderzyć w prawą tylną oponę lub okolice tej części. Wtedy byś mnie obrócił, a tak to obróciłeś swój radiowóz, bo no nie mam fizycznej możliwości, żeby w ten sposób obrócić samochód, uderzając w jego środek. Wie pan, każdy samochód inaczej waży. I w tym jest tak, problem. Ale fizyka dalej jest ta sama. I jeżeli... No fizyka fizyką fizyki. Ale... Ja mogę przyjechać wam tutaj na parking i pokazać, jak się obraca samochód. I ja wiem, mój samochód mogę obracać. No, obróciłeś swój właśnie, kurwa, w mocy przypierdoliłeś, a potem przyjechałeś i mnie, kurwa, zramowałeś, sakarę. Bo źle podszedłeś do manewru. Ale pan, kurwa, ramował wcześniej, już wiele wcześniej, kurwa. Jak wyjeżdżałem z parkingu, to on wpierdolił się mi pod samochód. A, ale to ja od razu przeprosiłem. Przez Andreas, no. To od razu przeprosiłem i mówiłem, że nie chciałem. Bo to fizycznie, no, koledzy, to pan uderzył we mnie. O!
podobało mi się to. To było fajne. Dobra, i myślą! Nice! Dobra, możemy się bawić. Okej, let's go. To teraz już robimy pościg. Czy ja tu podjadę pod te schody? Chyba nie. Dobra, odjebało się, chłopaki, spierdalamy. Chciałem sobie pierwszy raz nową uliczkę zrobić i tu chuj wyszło z tego wszystkiego. No i na wstecznym teraz już trzeba jechać, nie? Dobra. Dobra, tutaj się odpierdoliło, no. Ramowanko. Chciałem pokazać na zawracanko, no ale coś się nie udało. Zaraz mi się auto będzie dobiło. Dobra, mam zniszczone auto już, więc teraz jest wyścig fair, nie? Bo nie mam tego przyspieszenia, co miałem. Więc teraz już na skilla robimy. Oj, oj, oj. Dobra, nie na skilla, tylko na dymiący się silnik. Dobra, gdzie by ich teraz tutaj porobić? Oj, oj, oj. Jak tak dalej pójdzie, to nie dojedziemy nawet, kurwa, do Bugatti Chirona, nie? Adam. Halo? Dasz mi testować swoją Mazdę? Ty, ale nie mam jej. A masz jakiś inny samochód, który nie jedzie 150 na godzinę? I nie jest gównem? Nie, no to małpa później, nie? Bo kurwa, policja mnie goni, silnik mi się tymi, podstaw mi jakieś auto do kurwy ręce. To dawaj na paletę, jedź, to my ci pomożemy, kurwa. Ale nie, nie, ja nie chcę się strzelać, ja chcę przed nimi uciekać. Potrzebuję podstawiony samochód, kurwa, do ucieczki. Że tylko wsiadam. Dobra, i się przysiadam. A gdzie będziesz? No, po mieście jeżdżę, kurwa. Tylko na bucie, nie? Bo silnika mi się, kurwa, my jesteśmy, później, kurwa, za miastem daleko, koło Paleto, kurwa. No ale to tylko podjedź mniej więcej do Sandy, zostaw w samochód za jakimś burkiem, daj mi GPS-a i zadzwoń mi, wytłumacz, jak mam tam podjechać, nie? Dobra, dobra. No, to czekam. Zatrzymaj pojazd, nie ma szans. Nie dojadę tym autem nigdzie. Patyki. Czy można większą auto odjebać niż oni teraz? Szybciej, karet. Chłop na drabinę. Dobra, dobra, biorę to, biorę, biorę to, biorę to, biorę to! Dobra, no to trzymajcie się, nie? Jak na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Chłopaki, wymusiliście pierwszeństwo. Łysy z 500 przesyła 10 zł. Mi zielone świeci! Mi zielone świeci! Pozdrobyku, fajne strony robi. Mi zielone świeci! Gdzie zielone panu świeci? No teraz już czerwone, tak do tak, no buty stoimy. Dobra, to. Pomoże pana z zegarem. A ja nie mogę, bo ten. Ale czemu pan nie może? Bo ja muszę jechać już. Oj, przewracam! Bo ja muszę jechać już, siema. No i zabawa na nowo, nie? Ja tak lubię się pościgać, bo co innego można robić teraz, no? Mi się wydaje, jeżeli ktoś to ogląda z LSPD i kurwa faktycznie wkurwia go, że ja jeżdżę samochodem, niech mi napisze na privie, to sobie pojeżdżę, kurwa, nie wiem, na Marku, nie? Daka co podpierdala, bratu, składanka, pozdrawiam Kożuchów i okolice. Pogadamy. Nie mów tak. Nie! Nie będzie Explorera. Jestem na to gotowy. To pani się zatrzyma, to nie będzie Explorera. Nie! Aaaa! Porobieni! Nie, jednak nie. Jakie straszenie! Będzie Explorer!
Szybcy i wściekli, kółko drift. Dobra, wyjechali, ale to już i tak mam za dużą przewagę sekund, żeby mogli coś zrobić. Bo nie mają Explorera, no to nic nie zrobią teraz. A czy oni widzą, że ja tu zakręcam? Tylko my zrobimy jeden fajny trik teraz, patrzcie na to. No nie, kurwa! Co za chuje? Skapnęli się, no nie. Oni wiedzą, że ja się z nimi bawię, no. I oni też się ze mną bawią. Bez śmiechu. Uciekamy, bo zaraz mi zaczną rabować przez to, że to za długo trwa. Driko przesyła 23 złote i 37. Po pościgu. Dzięki za 3. No nie! No co za... Co za chuje! Oni kurwa wiedzą, co ja robię! Co jest? Dobra, teraz robimy dwa... No jak teraz mnie kurwa namierzą, to znaczy, że oglądają streama, bo w to nie uwierzę, nie? Nie ma szans, żeby mnie teraz stąd namierzyli, kurwa. Jedziemy po klamę. Wjechaj na parking, szukają mnie! Dobra! Dobra.